Siema, tu Peszkin, prosto z Krakowa. Jak zwykle na wesoło, jak zwykle bez ściemy. Dawaj! Sławku, znasz konwencję naszego formatu bez ściemy, pytają ludzie, ty odpowiadasz, ale zrobimy mały wyjątek z okazji wydania Peszkografii. Jesteś zadowolony z podjęcia tej niełatwej, z tego co pamiętam, decyzji o napisaniu książki? Czy już rozdzwoniły się telefony z pretensjami? Człowieku, co ty tam nawypisywałeś, czy wręcz przeciwnie, ten odbiór był pozytywny? Wręcz przeciwnie, właśnie to, że się długo broniłem przed to napisaniem tej książki, było może i błędem, ale w sumie dobry czas wybraliśmy, że to było przed mundialem, przed świętami i tak dalej, natomiast te wszystkie historie, które tam opisałem, wydarzyły się, to nie są żadne legendy, to wszystko było. Nikt do mnie w zasadzie nie dzwonił, może poza jedną osobą, ale to w zasadzie Vahan Gevorian zadzwonił i mówi: nie wiedziałem, że jestem twoim idolem, mógłbyś wcześniej mi o tym powiedzieć, ale nie, bardzo dużo pozytywnych opinii, mnóstwo ludzi na Instagramie pisało, recenzowało też tę książkę, więc myślę, że to był strzał w dziesiątkę, co owocowało też sportową książką roku, biografią roku. A propos tych rzeczy, które jeszcze mogą się wydarzyć w twoim życiu, to mamy pytanie. Ostatnio słychać o potencjalnym występie we frikach, czyli w walkach tak zwanych celebrytów. Czy masz jakiegoś swojego wymarzonego przeciwnika na debiut? I czy to w ogóle może się ziścić, wydarzyć? To na razie jest odległa przyszłość. Gdzieś na początku, jak usłyszałem propozycje, pierwsze rozmowy, to gdzieś się napaliłem. Mówię, kurde, może to nie było to złe. Wziąłbym sobie oczywiście sportowca, nie influencera, nie celebrytę, tylko z kimś związanego ze sportu, już dwóch sportowców, ja jako wiesz, piłkarz. Ktoś napisał innej, w komentarzach, Piotr Stokowiec. Ktoś z innej dziedziny, a to nie, to przed czasem mi się wycofał. Natomiast nie, póki co walczę do zdrowia, wrócić po kontuzji muszę. Po drugie, wążę mi kontrakt z Wieczystą do końca tego sezonu, być może walczę o to, żeby przedłużyć jeszcze rok, natomiast nie po to też robiłem UEFA plus B jako licencję przyszłego trenera, żeby iść w całkiem inny świat. Żeby się to wydarzyło, no musiałbym nie mieć zajęcia, musiałbym, nie wiem, nie wrócić do grania, nie przedłużyć kontraktu, nie być nigdy trenerem, nic nie mieć do roboty. Jeśli to się wydarzy, to być może wezmę wtedy pod uwagę. Pyta użytkownik Kaszanka, czyli autor słynnego już serialu Dzieli nas z piłka na YouTube. Nawiązując do tego, że się przyjaźnisz z Robertem Lewandowskim, w skali od 1 do 10, jak bardzo żałujesz tego, że nie wykorzystałeś swojego całego potencjału? To chyba nawiązanie do słów Roberta Lewandowskiego, który w wywiadzie z Tomkiem Smokowskim powiedział, że te cechy, jakie on posiadał w dzisiejszej piłce albo w tamtym czasie, przy odrobinie pracy oczywiście nad sobą, niewielkiej, to zdecydowanie mógłby grać wyżej albo dużo dłużej na tym wyższym poziomie. Być może, można to tak postrzegać, bo ten moment w Niemczech zacząłem bardzo dobrze i mógłbym tam, tak jak mówię, dłużej się utrzymać. Może też nie było też to dobre, że Kolonia zawsze się broniła o utrzymanie. Ciężko było liczby, o asysty, o wypromowanie samego siebie. Bardziej się skupiałeś na zespole, żeby pomóc mu w utrzymaniu. Później druga liga, awans, powrót, wypożyczenie do Anglii, trochę tych perypetrii było jednak, plus te właśnie wyskoki nie pomagały mi. Gdzieś może zaprzepaściłem, ale to, co zdobyłem, opisał to bardzo fajnie Poldi w książce, że zdobyłem coś innego, szacunek kibiców Kolonii. Nie wiem, czy wiesz, właśnie tego w książce chyba nie napisaliśmy, że oni śpiewali na trybunie Peszko, Wivolen, Medyk, Taxi, Faren. Jest, chcemy z tobą jeździć taksówką. Także właśnie, wiesz, coś po sobie zostawiłem, no, ale były też piękne chwile. To jakbyś miał ocenić, ale odwrotnie, tą karierę od 1 do 10? 8. 8 głównie przez reprezentację. No 10 lat w reprezentacji, dwa największe turnieje dla piłkarza zaliczone. Pyta nasz widz, jaki jest twój stosunek do Legii Warszawa i jak wspominasz te mecze przeciwko Legii? Jako kibic nijaki, bo nie jestem ich kibicem. Nigdy nie byłem i nigdy nie będę. Mam tam kilku kolegów, którzy tam pracują czy grają, jak Bartek Kapustka, jak Jędza, z którym mam bardzo dobry kontakt, jak Arek Malasz, który jest w sztabie. Bardzo moi dobrzy koledzy, mogę zawsze się spotkać, pogadać, ale kibicem Legii nigdy nie byłem, nie będę. Jakie masz wykształcenie? Średnie pełne. Skończone maturą, liceum zawodowe. Ja zacząłem studia zaocznie, nawet AWF na wychowanie fizyczne. Gdzie to było? W Płocku. W
Płocku zacząłem, ale nie pogodziłem tych studiów zaocznych z wyjazdami na mecze. No jednak co weekend jestem na meczu lub na wyjeździe, hotel, wyjazd i w pół roku przestałem. Jednak zrobiłem kurs, tak? Czyli dalej dokształcanie i na tym nie kończę. Pyta jeden z naszych widzów, czy masz konto na Twitterze? Nie. Ale był tam na Twitterze Sławomir Peszko. Ktoś się podszywał, ale już zablokował się. Tak? Znaczy został skasowany, no. Ktoś robił sobie żarty. Można by było powiedzieć, że trochę w moim stylu, ale nie, jednak nie zaczepiałem. Nie odpowiadałem też chamsko trenerom jakiś Michniewiczowi, czy nie wchodziłem w konflikty i dlatego też nie będę miał konta tam. Pyta nasz widz o twoją ulubioną wódkę, jeśli chodzi o swoją markę. No właśnie, to jest zdanie nie możesz inaczej nie, odpowiedzieć. To jest moja, wiesz, moja jest premium, zrobiona specjalny destylat. To nie jest zwykła, nijaka wódka, jak jesz do jakiegoś dyskontu tutaj pod każdym, nie wiem, blokiem jest ten dyskont i kupuję za 40 zł. Nie, to jest jakość, jeszcze raz jakość. Jest też kolejne pytanie a propos, czy wolisz wódkę z ziemniaków, czy z żyta? Teraz jako specjalista od produkcji możesz się wypowiedzieć. No, zdecydowanie ziemniaków, żyto w ogóle nie wchodziło w grę, chociaż trochę mam połączenie orkisza w mojej wódce i to jest taki destylat dedykowany tylko dla mnie, więc warto spróbować. Ile dla ciebie to znaczy dużo? Litr na głowę czy 2 litry? No, 2 litry na głowę to już, drodzy czytelnicy, to już... Alkohol Master program. Nie. Gra w granicach rozsądku, tak żeby mieć świadomość. W takiej fajnej rozmowie z Mateuszem Święcickim powiedziałeś, że trochę uwiera ci wizerunek tego gościa imprezowicza, balangowicza, który cały czas gdzieś tam na bani chodzi i pyta nasz widz, zauważając, że jednak sam często żartujesz z tego, jak zresztą tutaj w naszej rozmowie kilkukrotnie, czy to przeszkadza ci, czy nie przeszkadza? Czy chcesz z tym walczyć, czy niekoniecznie? Trzeba jednak rozróżnić, jak ktoś myśli, że ja codziennie chodzę na tej bani i codziennie impreza i nic więcej nie robię, no to jest jednak w szerokim błędzie, no bo u mnie 75% życia to jednak był sport i poświęcenie dla tego, co robię, a 25% tego trochę show, tego trochę głupot, wyskoków i tak dalej, wiadomo, imprez. Teraz z racji tego, że stworzyłem swoją wódkę i tak dalej, chcę trochę ją pokazać ludziom, że można mieć coś swojego, to nie znaczy, że siadam codziennie wieczorem z żoną i przy dzieciach piję alkohol, nie, wcale tak nie jest. Nie był w stanie funkcjonować normalnie, każdy o tym wie, ale też od tego nie uciekam. Odwracam to często w żart. Kolejne pytanie z serii żartobliwych. Tym razem, dlaczego nie ma pokarmu dla kotów o smaku myszy? Dlaczego nie ma lodów alkoholowych? Też mógł odpowiedzieć. Czekaj, może to jest pomysł na biznes. O smaku whisky chyba. Tak? No dziś widziałem. Sławek, jesteś od niedawna dumnym posiadaczem licencji UEFA A. Gratuluję. Dziękuję. I pyta jeden z naszych widzów, jeśli miałbyś teraz ofertę z Lechii Gdańsk i mógłbyś pomóc jej w uniknięciu spadku, to czy podjąłbyś takie wyzwanie? Oczywiście ta licencja nie uprawnia do prowadzenia drużyn w Ekstraklasie, ale... To po pierwsze, zaznaczmy właśnie, że licencja A plus B to jest od drugiej ligi w Polsce. Jest też Championship oczywiście, można, czy drugą Bundesligę, ale nie można chociażby pierwszej ligi Ekstraklasy. Do końca tego sezonu żadnej pracy trenerskiej nie chcę podjąć, jak mówię, walczę o kontrakt, ale... W przyszłości no, na pewno marzy mi się, jak już zrobiłem to, iść dalej, chcę się dalej rozwijać, chcę dalej jakieś konferencje zaliczać, rozmowy z różnymi trenerami, a tych wielu znam i w Ekstraklasie, i poza nią. Więc nie wydaje mi się, że to jest coś, co mnie, nie wiem, przeraża i tak dalej, że w przyszłości fajnie by było klub w Ekstraklasie. Fernando Santos nie dzwonił. Nie, jego błąd. Jego błąd, bo wiesz, funkcjonowanie w drużynie... Masz odcykane. Jest bardzo ważne, tak. Jest bardzo ważne i później to stala zespół. Jakim chciałbyś być trenerem? Ulubiona taktyka i co chciałbyś wprowadzić do polskiego szkolenia? Do polskiego szkolenia przede wszystkim nie chciałbym... Po pierwsze intensywność. Na każdym treningu wprowadzać ją w zespół. Nie chciałbym, żeby moja drużyna długo grała na swojej połowie piłką. Po prostu to wymienianie pasów mnie usypia. Nawet jak oglądam ekstraklasy od jednego do drugiego, tylko przenosić jak najszybciej ciężar gry na połowę przeciwnika. Niech tam się akceptuje, niech tam, żeby być groźnym i tak dalej. I jakiś ulubiony mój trener, tak? Nie, taktyka. Taktyka?
W jakim ustawieniu chciałbyś, żeby twoja drużyna grała? 4-3-3 albo 4-2-3-1. Co uważasz na temat gry Lecha w lidze konferencji? I czy podobnie jak Kamil Kosowski uważasz, że to puchar Biedronki? Mówię o lekceważeniu Ligi Konferencji Europy. O tym wymieniając właśnie ostatnio w jakimś wywiadzie, wymieniając te kluby, jakie tam grają od Lazio, Fiorentiny, Nicei, West Hamu, Villarreal. Anderlecht. Ktoś powie, że może też wystawiają trochę drugi garnitur do tych rozgrywek. Ja to rozumiem, ale teraz każdy piłkarz z Lecha do tych klubów, co wymieniłem, odszedłby w przyszłym sezonie i walczy o ten kontrakt, żeby iść tam do tych klubów, które wymieniłem, więc to jest dla nich ścieżka, którą mogą się wypromować. To jest dla kibiców wielki sukces, przede wszystkim w Poznaniu, bo przychodzi ogromna rzesza. Dla młodzieży w tej akademii pokazanie, zobaczcie, no, zespół jako jedyny gra w Polsce w europejskich pucharach. Dużo aspektów na plus, już pomijając finansowy. Ja rozumiem, że ambicją polskich zespołów jest granie w Lidze Mistrzów. Każdy by chciał, no ale jak my możemy konkurować teraz z Chelsea, z angielskimi, z Bayernem, z PSG, z Realem, z Barcą, to tam mamy grać? Nie rozumiem, wiesz, niektórych ludzi, jak mówią, że Liga Mistrzów, czemu Lidze Mistrzów? Trzeba brać, od jakiegoś czasu się uda, Pilsnia, od jakiegoś czasu się z Lina zakwalifikuje, Sparta, Praga, czy tak, ale reszta to jednak jest drużyn poza zasięgiem przede wszystkim budżetowym. Jeżeli o Lechu rozmawiamy, to też jest pytanie, czy wróciłbyś do Lecha, do struktur klubu? Czyli może jako scout, może jako trener w akademii, może jakaś inna funkcja, na przykład w dziale marketingu? To już właśnie, jeszcze raz odpowiem na to pytanie, do końca sezonu nie wiąże mi nic poza kontraktem wieczystym. I tutaj, a później? Później, no jest to... Na przykład po zakończeniu kariery. No, o ile nie zostanę wieczysty, ja bardzo chcę, bo przede wszystkim tu zostać, nie chcę już z Krakowa póki co wyjeżdżać, bo już tych przeprowadzek też miałem. No wszystkie opcje biorę pod uwagę. Tak? W tych miejscach, w których byłem, a Poznaniu czułem się bardzo dobrze, no... Chyba mieszkanie na Strzeżynie Greckim cały dalej, czas. Mieszkanie na Strzeżynie Greckim. To jest jeden aspekt. Wiadomo, wielkie sukcesy, które tam osiągałem, to chyba największe życiowe. Wielu, wielu sympatyków, gdzieś może niektórych tak lekko zatarłem swoją grą później i tam czerwoną kartką, ale łatwo się odbudować i wrócić do tego poznańskiego klimatu by było. Dlaczego Franciszek Smuda nazwał Ciebie Szpaczek? I czy wycisnąłeś z kariery maksimum? Szpaczek to nie wiem, tak kiedyś na jakimś zgrupowaniu upalną od siebie, jak to Franz ma w swojej, wiesz, w swojej głowie, coś sobie nagle wymyśli i tak z jakiegoś wieczoru powiedział, to jest Szpaczek, Szpaczek. I tak się przyjęło później cały czas, że Szpaczek, Szpaczek. I on do tej pory mu to zostało, nawet jak był teraz w Wieczystej. A dalsza część pytania... Czy wycisnąłeś maksa? No, pewnie w 90% tak. Na to, jaką miałem początek, ścieżkę rozwoju, gdzie ja na początku zaczynałem, gdzie trenowałem, jak później mi się to układało. Może mógłbym się za granicą dłużej utrzymać. Trochę tego żałuję, że musiałem wrócić, ale robiłem to świadomie, bo chciałem jechać na Mistrzostwa Europy i to był mój cel, żeby grać, a Ekstraklasa mi to dawała. Które derby są Twoim zdaniem lepsze? Czy derby Krakowa, czy derby Trójmiasta? Ja grałem w lepszych Trójmiasta. Wcześniej podejrzewam, że derby Krakowa były ogniste, że tak powiem. W tych, których grałem, wygraliśmy 3-2 i ogromny prestiż, taka duma i mnóstwo kibiców. I time to say goodbye odśpiewany przez kibiców Wisły, to jest fantastyczne, ale większa takie ciśnienie adrenaliny miałem grając z Lechią z Arką. Może dlatego, że bywało niebezpiecznie nawet wtedy. To raz, ale może też dlatego, że Arka długo nie była w Ekstraklasie, później wróciła i to było takie pierwsze zdarzenie po iluś latach. No i oczywiście wygraliśmy. W swojej karierze nie przegrałem nigdzie derbów w Ekstraklasie. Pyta nasz widz wprost, czy zhandlowałeś kiedyś meczykiem? Nie. Podejrzewałem, że brałem udział w jakimś meczu za czasów, jeszcze jak wchodziłem do seniorów, bo po stronie bramki się nie cieszyli niektórzy zawodnicy, ale nieświadomie nie brałem w tym udziału żadnego meczu, żadnej nigdy w zasadzie propozycji też. Bo to przecież jest poważna korupcja, ale niestety byłem w tych czasach, gdy wyszła właśnie afera Fryzjera. Ja już wchodziłem wtedy do zespołu, natomiast nigdy ani propozycji, ani wprost nikt nie przyszedł, ani... Ani ty nie oferowałeś. Ja nie, no, to jest przesadne. To już poza mną wszystko. Pyta nasz widz, jak wspominasz nauczyciela WF-u, pana Zimę? Zimę. Kazimierza, jeśli dobrze pamiętam. No, bardzo dobrze. No, to jest typowy wychowawca WF-u, który zabierał mnie na wszystkie możliwe zawody, od biegów przejściowych, od biegów na setkę, gdzie już się zaczynały te setki, koszykówka, unihokej, jakieś przeszkody. Biatlon tam nożna. Też był? Biatlon też, aczkolwiek to trochę mniej on się angażował, ale biatlon też ćwiczyłem, co mi później pomogło właśnie w dolności z bardzo
no, pomocnej, polecałbym właśnie młodym piłkarzom, żeby na jakiś obóz taki spróbowali, bo to mega, mega pomaga. Macie czasami jeszcze jakiś kontakt? Gdzieś tam zaglądasz do szkoły? Tak, jeśli tylko jestem w Wiedliczu, to do szkoły. On jest wice chyba dyrektorem teraz szkoły w Wiedliczu. Opisałem go też, wspomniałem w książce oczywiście o nim, bardzo dobre relacje. Zawsze jak jestem w tej szkole, to uwaga, uwaga, słyszę apele, wszystkie klasy na trzecim piętrze na korytarzu. Przyjechał Sławomir i kilka ciekawych opowieści dla nich.